Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie na naszym pierwszym webinarze dla uczniów w ramach projektu Młodzi w Akcji. Ja się nazywam Magda Domańska, jestem jedną z koordynatorek tego projektu. Bardzo się cieszę, że tylu Was dzisiaj pojawiło się na naszym webinarze. Gdybyście mieli jakieś pytania, to możecie pisać na czacie. Ja i Agnieszka, która będzie prowadzić ten webinar, będziemy na te pytania odpowiadały. No i cóż, oddaję głos Agnieszce i życzę Wam udanego czasu na tym webinarze. Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Mam na imię Agnieszka. Na co dzień mieszkam w Lublinie i stąd właśnie też prowadzę ten webinar dla Was. Na co dzień realizuję projekty, pracuję z osobami w różnym wieku, z dziećmi, z seniorami, z osobami dorosłymi, ale też właśnie z młodzieżą. I przyznaję, że młodzież jest właśnie grupą, z którą lubię pracować najbardziej. Nie mówię tego, żeby Wam jakoś słodzić, ale rzeczywiście jakby to jest grupa, z którą czuję się najlepiej, z którą lubię wypracowywać przeróżne działania, przeróżne projekty. Przede wszystkim po prostu lubię ten entuzjazm, który mają młodzi ludzie i też rzeczy takie nieszablonowe myślenie, w które czasami dorośli już wpadają, w tym ja też wpadam. Także bardzo się cieszę, że będę dzisiaj kawałek tego wieczoru mogła z Wami spędzić. Cieszę się, że też Wy się tutaj pojawiliście, bo domyślam się, że część z Was zapewne jest na zdalnym nauczaniu, więc spędzenie tych kolejnych godzin przed komputerem i słuchania kogoś jakby niekoniecznie jest marzeniem na spędzenie tego wieczoru, ale postaram się, żeby było żeby było jak najwięcej interakcji, żebyście nie pozasypiali przed tymi komputerami, ale też postaram się przekazać Wam jak najwięcej wiedzy, żeby te projekty, które będziecie realizowali, żeby ta realizacja przyszła Wam łatwiej, sprawniej, zwłaszcza, że teraz jakby jest jeszcze trudniej, chociaż może nie trudniej, jest po prostu inaczej. Jeżeli realizowaliście już jakieś działania, to być może przyzwyczailiście się już do pewnej formy działania, do pewnej formuły, teraz trzeba od niej odejść, trzeba ugryźć to jakoś inaczej, co nie znaczy, że jest to gorsze, myślę, że to w ogóle jest fajny, jakby nie fajny czas, ale taki moment, który też można wykorzystać na to, żeby odejść trochę od szablonowych i do tej pory utartych ścieżek realizacji projektów. Pierwszą rzecz, którą chciałabym z Wami ustalić, to jest tylko kilka takich rzeczy dotyczących naszej dzisiejszej pracy. Po pierwsze, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek problemy, Karolina, jak sprawdzić, czy ma się włączony mikrofon? Karolina, jesteśmy na webinarze, więc w ogóle mikrofony są wyłączone z góry. Jakby ustawiliśmy tutaj taką formę spotkania, że uczestnicy są wyłączeni. Także przepraszam Was, ale nie będziecie dzisiaj mogli ze mną porozmawiać. Kamerki też macie wyłączone, także ja Was nie widzę, także możecie tam sobie podsypiać. Nie żartuję, oczywiście mam nadzieję, że nie będziecie tego robili, ale jak najbardziej piszcie na czacie, zadawajcie pytania.
I właśnie, jeżeli te pytania techniczne, ja oczywiście też na nie, jeżeli to będzie jakieś proste pytanie, odpowiem, ale jest z nami Magda, więc do niej możecie się bezpośrednio zwracać, jeżeli potrzebujecie pomocy, możecie też pisać na czacie prywatnym, wtedy bezpośrednio do którejś z dziewczyn z Centrum Edukacji Obywatelskiej, wtedy właśnie Wam w prywatnym czacie pomoże, ale też oczywiście na forum tym takim naszym ogólnym. Zachęcam Was też do tego, żeby aktywnie uczestniczyć, żeby starać się wziąć jak najwięcej z tego dzisiejszego spotkania. I też będziemy dzisiaj, będę Wam pokazywała różne też narzędzia, które być może część z Was zna, dlatego też miejmy dla siebie taką wyrozumiałość, że nie wszyscy jesteśmy na takim samym poziomie, może dla kogoś jakieś rzeczy wydają się oczywistością, ale dla kogoś niekoniecznie. Emilka i Małgosia, domyśliłam się, że jesteście na jednym laptopie, super, prawie jak w ławce lekcyjnej. Więc tak, więc jakby pamiętajcie o tym, że może być różnie, że też jesteśmy w różnym wieku tutaj. No i ostatnio zwracamy się do siebie po imieniu, jakby to wyszło z samo siebie, ja się zaczęłam do Was zwracać po imieniu, ale Wy też jak najbardziej możecie do mnie pisać Aga, Agnieszka, nie muszę być Panią Agnieszką. I słuchajcie, zanim dzisiaj mamy sobie porozmawiać o tym, jak w ogóle komunikować się ze społecznością. O, są też z nami nie tylko uczniowie, także witam Panią Sylwię. I mamy porozmawiać o tym, jak ze społecznością się komunikować. I będę Wam pokazywała dzisiaj kilka sposobów na to, jak w ogóle do nich dotrzeć, to jest raz, jak dotrzeć do osób, które chcielibyśmy o coś spytać, zaangażować. Wasze projekty to często są projekty, które właśnie czerpią, opierają się na wiedzy, doświadczeniu, informacjach, które zbieracie od kogoś. Więc pierwsza część będzie poświęcona temu, żeby Wam pokazać, w jaki sposób te informacje możecie zbierać. Druga część będzie krótsza, ale poświęcona temu, jak komunikować się z mediami, jak komunikować się z osobami na przykład z urzędów, jak komunikować się oficjalnie, w takiej komunikacji oficjalnej. I pierwsza rzecz, którą chciałabym, żebyście teraz zrobili, to chciałabym, żebyście weszli na tę stronę. Zapisałam ją na czacie, to jest strona www.menti. O, Asia, Lublin pozdrawia serdecznie. Pozdrawiam. Może z tej samej dzielnicy nadajemy. Wejdźcie proszę na stronę www.menti.com i po wejściu na tę stronę poprosi Was o wpisanie kodu. Ten kod też Wam wklejam na czacie, plus jeszcze mówię go głośno, to jest... Mówię go głośno, ale sama. 3641826. 3641826. Otwieramy sobie w przeglądarce menti.com i wpisujemy ten kod. Wyświetli Wam się pytanie. Ja też sobie to zrobię szybciutko. Wyświetli Wam się pytanie, ulubione miejsce w mojej miejscowości to. I proszę Was teraz, żebyście wpisali dwa ulubione miejsca w Waszej miejscowości. Poprosiłabym, żebyście najlepiej wpisali to jednym słowem, czyli nie wiem, jeżeli to jest Plac Chrobrego, to
No, jakby jeżeli tak będzie, to już okej, ale jeżeli będzie to jedno słowo, to byłoby najlepiej. I macie ograniczenie do 25 znaków na jedno słowo. Jak już je wpiszecie, to kliknijcie proszę submit. Okej. I ja już Wam pokazuję, co się dzieje. Wasze odpowiedzi. Wasze odpowiedzi, tak jak widzicie, od razu mi się układają w... O, widzę, że jest, że słuchacie, dobrze. Wasze odpowiedzi mi się układają od razu w chmurę wyrazów. I widzę też tutaj na dole, że już w ogóle 41 osób odpowiedziało, to jest ta 43. To jest ta taka mała 50, was chyba nawet nie ma tyle na czacie, chyba wchodzicie kilka razy, 55, więc tak, jakby od razu mi się układają te wasze odpowiedzi w chmurze wyrazów. Widzę, że tutaj jest mój dom, skatepark, jest... Saski Ogród, o to może Lublin, Stadion, Łazienki Obornickie, Plac Litewski, Pomnik Mikołaja Kopernika, Plac Zabaw, Park, Rynek, Galeria Handlowa, Fontanna, Wawel, Rzeźba, Plaża, Kopiec, Skatepark, Stary Rynek, Staw, Kocia Kawiarnia, o wspaniałe, Góra Dorotka, Żabka, nie wiem, czy to sklep Żabka, ale jeżeli tak, to niezłe miejsce, jako ulubione miejsce. Starówka, Górka, kolorowo. Okej, zwiększa się i zwiększa wasza chmura wyrazów. I co w ogóle teraz, jakby do czego to narzędzie mogłoby Wam posłużyć? To jest, tak jak widzicie, mega szybkie narzędzie do tego, żeby zebrać odpowiedzi na jakieś pytanie. Ja często to stosuję jako takie narzędzie na przykład ewaluacyjne, czyli po projekcie, po działaniu pytam się, jakby jak Wam się pracowało, jak Wam się podobało na warsztacie. Tutaj je wykorzystałam właśnie w takiej postaci do tego, żeby zabrać od Was na szybko jakieś pytania. Ale na przykład w swoich projektach, w ścieżkach tematycznych, nad którymi będziecie pracowali, przykładowo, jeżeli wymyślam te przykłady tak na żywo, więc one są zupełnie proste. Jeżeli to są na przykład architekci przyszłości, to takim pytaniem, które zadajecie do społeczności, do mieszkańców waszej miejscowości, może być pytanie właśnie na przykład, nie wiem, które miejsce chciałbyś, żeby zostało wyremontowane? Jakie według ciebie są problemy w naszej miejscowości? Albo no właśnie takie, jak ja zadałam, czyli ulubione miejsce w mojej miejscowości. Jeżeli to jest poczytaj, to może być pytanie o ulubioną książkę, o ulubioną postać. Nie wiem, co jeszcze, jakby w zależności tylko od waszych projektów, od celów w projekcie, które sobie postawicie, to narzędzie można wykorzystać. Ja wam troszeczkę błędnie na początku powiedziałam, żebyście pisali jednymi wyrazami, bo wydawało mi się, być może tak było kiedyś, że Mentimeter te wyrazy rozrzuca, czyli jak piszecie dwa wyrazy w tym jednym polu, to że on je rozrzuci na dwa, ale widzę, że tak się nie wydarzyło, więc...
ktoś napisał Galeria Serenada XD, więc jakby rzeczywiście te odpowiedzi mogą być jeszcze dłuższe. Tam tworząc właśnie własnego mentimetra możecie też wybrać ilość liter, ilość znaków, które mogą być w jednym słowie, a także ilość odpowiedzi, na które mogą odpowiadać uczestnicy, więc tych odpowiedzi może być nawet 10, to nie muszą być dwa, tak jak ja wam zaproponowałam, tylko ich może być naprawdę bardzo dużo. I co ważne, po tym jak zrobicie takiego mentimetra, to możecie w bardzo prosty sposób, widzę, że mi dzisiaj internet znowu szaleje z wieczora, możecie takiego mentimetra, tę chmurę wyrazów, którą stworzyliście, pobrać i możecie ją pobrać w formie, jakby w różnych formach, ale myślę, że ta forma, która mogłaby Wam się przydać, to jest po pierwsze forma PDF-a, ale też forma JPEG-a. Dlaczego? Bo myślę sobie, że to jest też fajny sposób na to, żeby coś wydrukować, żeby coś zawiesić, żeby zaprezentować. Pomyślcie sobie o tym w takim kontekście, że na przykład, nie wiem, 300 mieszkańców waszej miejscowości odpowiedziało na pytanie, co chciałoby zmienić w swojej miejscowości. Kiedy widzimy te 300 odpowiedzi na tej chmurze, to jest wydrukowane, to wisi gdzieś, to rzeczywiście robi duże wrażenie. Lub właśnie jakby skłania do tego, chociażby władzę do tego, żeby coś zmienić. Jeżeli pracujemy na poczytaju, to też może być coś, co może jakby wyrazić zainteresowania dzieciaków, zainteresowania młodzieży. Jakby w zależności tylko oczywiście na tym, na jaką ścieżką pracujecie. Fajne jest też to, że to rzeczywiście od razu jest jakby ładne wizualnie, wy się tutaj nie musicie bawić kolorami, nie musicie się bawić w układanie tych rzeczy, że na dole widać tą liczbę osób, która odpowiedziała na dane pytanie. I w ogóle takiego mentimetra tworzycie, wchodząc w stronę, zakładając konto na mentimeter.com. Ta strona, którą ja Wam podałam, to jest już tylko menti.com, to jest ta strona, którą podajecie osobom, które mają wziąć udział w zabawie, w głosowaniu i podajecie im tylko kod. Ja wykorzystywałam to na przykład w taki sposób, że po prostu wrzucałam to na Facebooku i ludzie głosowali. Więc zamiast robić długą ankietę, gdzie będziecie chodzić od klasy do klasy albo od domu do domu, możecie w krótkim czasie, tak jak widzicie tutaj, 50 osób się wypowiedziało w 3 minuty, w 3-4 minuty. I tak, jakby po założeniu tego konta na Mentimetrze w tej formie podstawowej, on bezpłatnej, on pozwala na stworzeniu kilku różnych sposobów jakby tworzenia prezentacji. Oni to nazywają, że są to właśnie prezentacje. I po wejściu widzicie,
Zaraz zobaczycie, że wyświetla nam się okno, gdzie właśnie możemy wybrać różne typy właśnie prezentacji. No i ta, którą ja stosuję, to jest rzeczywiście ta chmura wyrazów, gdzie wpisuję sobie pytanie, które chcę, żeby się wyświetlało. Wpisuję sobie liczbę odpowiedzi, która będzie możliwa do wpisania. Tutaj już niestety te opcje są jakie? Są już płatne. No i zobaczcie, wchodząc sobie znowu na menti.com i wpisując sobie to ten kod dostępu, on się wyświetla Wam tutaj. To będzie tutaj na samej górze i to będzie 7843 915 915 submit. No i widzicie, macie już nowego Mentimetra. Więc po pierwsze i stworzenie go to jest po prostu 30 sekund i też poproszenie o to, żeby uczestnicy go wypełnili, to też kilkanaście minut zbierania odpowiedzi. Pozdrawiam wszystkie osoby, które się pozdrawiają. Centrum Edukacji napisało, że jest 96 uczestników. Dobrze, to nie wiedziałam. Super. Jakoś tak was po prostu nagle 106, jakoś was tak nagle strasznie dużo przybyło. Dobrze, to już wszystko jasne, to już rozumiem, dlaczego się pojawiło tak dużo odpowiedzi. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o Mentimetra, do którego was bardzo serdecznie zachęcam. I kolejnym sposobem właśnie na, tak jak Wam mówiłam, na zbieranie przeróżnych odpowiedzi od uczestników, od osób, od których chcielibyście uzyskać jakieś informacje. Spotkanie będzie trwało do 19:30, ale też będzie nagrywane, więc w razie czego można będzie je odsłuchać, obejrzeć na YouTubie. I nigdy nie przedłużam, także na pewno nie będzie trwało dłużej niż do 19:30. Inną z form zbierania informacji jest oczywiście najbardziej tradycyjna i znienawidzona forma, czyli ankiety. I właśnie do ankiety chciałabym Was teraz zaprosić, tylko do ankiety trochę innej i podejrzewam, że być może znacie tę ankietę. Najpierw Was do niej zaproszę, a później spytam się Was o to, czy w ogóle znacie, korzystacie z tego typu ankiet, czy potraficie je tworzyć. I wysłałam Wam link ponownie na czacie i poprosiłabym, żebyście w niego weszli i żebyście go wypełnili. Tak poza tym to wasi opiekunowie i opiekunki też wypełniali wczoraj tę ankietę. To jest akurat ankieta, która akurat dostosowana jest do ścieżki młodzi w akcji. I dajmy sobie 4 minuty na wypełnienie ankiety. Tak, ona wygląda tak, więc po kliknięciu w link powinno Wam się wyświetlić coś takiego. Jeżeli Wam się nie wyświetla, to dajcie znać. Moja nauczycielka z takich korzysta. Dobra.
Piotr jak też pisze, że zna. Lampia. Szeruję sobie ponownie. Te formy, jakby mówiłam o architektach przyszłości, mówiłam o Poczytaju, ale też nie wiem, na przykład w ścieżce, w której macie rozwiązywać, już patrzę, kampania zaufania, tak. W której macie mówić o trudnych rzeczach, macie nagłaśniać jakieś trudne sytuacje w waszej miejscowości, to też jak najbardziej obie te formy mogą wam się przydać, obie działają szybko i też obie, w przeciwieństwie do tych form papierowych, nie wymagają od was tego, żeby później je zliczać, żeby przypuśćmy w Mentimetrze przedstawiać je graficznie. W narzędziach googlowskich to przedstawienie graficzne też jest, przy czym można z tym porobić jeszcze trochę więcej. Patrzę. Ania pisze, że zna. Tutaj nie znam. Julia pisze, że nie znam. Ola też pisze, że nie zna. Jak tworzyć takie ankiety? Pyta Karolina. Michał nie zna, Ola nie zna. To nie znamy, będziemy miały źle odpowiedzi. Nie ma złych odpowiedzi, nie macie się, dziewczyny. Dobra, zobaczmy sobie, co udało wam się w międzyczasie wypełnić. Wzięłam sobie na formę edycji, czyli o matko, czyli na formę edycji, więc mogę już podejrzeć wasze odpowiedzi. Co ważne, one są oczywiście anonimowe. Chyba że jednym z pytań, które byłyby zadane, to byłoby na przykład wpisanie imienia, wpisanie niku, wpisania imienia i nazwiska. Wtedy te odpowiedzi oczywiście nie byłyby anonimowe, ale tak jak widzieliście, ta moja ankieta takiego pytania nie zawierała. Widzicie też, że ta liczba odpowiedzi się cały czas zmienia, czyli dochodzą kolejne wypełnione formularze. Te odpowiedzi, które wysyłają wam uczestnicy, je można przeglądać na trzy różne sposoby. Można je przeglądać w formie podsumowań, czyli wyświetla nam się zbiorcze podsumowanie wszystkich odpowiedzi, procentowe, kołowe, słupkowe, pytań otwartych, jakby wygląda to po prostu, jest to podsumowanie wszystkich osób, które wypełniły. Innym sposobem na przeglądanie odpowiedzi to przeglądanie na podstawie pytań, czyli możemy sobie zobaczyć, jak na dane pytanie było, ile konkretnych odpowiedzi, więc możemy sobie właśnie w taki sposób przeglądać. I ostatnia opcja to jest przeglądanie pojedyncze, czyli możemy sobie zobaczyć, jakby dana osoba odpowiadała. Czyli osoba numer jeden zaznaczyła tę, tę, tę i tę odpowiedź, a na przykład osoba numer 5, 4 odpowiadała inaczej. Widzicie tutaj na przykład te oceny są inne niż w poprzedniej ankiecie. To też może nam na przykład pozwolić na wyciąganie jakichś wniosków tego, że na przykład dana osoba, dla danej osoby jest ważne to, to i to. Dla innej jakby te odpowiedzi będą jakoś charakterystyczne dla niej
dla niej. To też, jeżeli na przykład będziemy robili jakąś ankietę, gdzie na przykład będziemy pytali uczestników o wiek, nadal na przykład będzie ona anonimowa, ale na przykład będzie pole z zaznaczeniem, czy ma się od, nie wiem, od 12 do 18 lat, od 30 do 40, czy ma się 60+, to też na takiej podstawie, widząc jakie są odpowiedzi młodzieży, jakie są seniorów, jakie są dorosłych, możemy też przedstawić jakiś konkretny obraz, że to jest ważne właśnie dla tej grupy, a to jest ważne dla innej grupy, to w miejscowości chcą zmienić młodzi ludzie, a na przykład takie problemy w ramach realizowania kampanii zaufania są na przykład ważne dla 60-latków i starszych osób. Patrząc szybciutko, bo może część z Was jest zainteresowana odpowiedziami, to na 72 osoby, które odpowiadały, 40% odpowiedziało, że jest to Zakopane i jest to poprawna odpowiedź, jest to willa w Zakopanem. Oryginalną willę zaprojektował Karol Stryjeński i to znowu jest 41,7% poprawnych procent odpowiedzi. Bardzo mnie cieszy 20% na Michała Fronka, bo jest to mój kolega architekt z biura, także mu przekażę taką informację, ponieważ willa jest stara, pochodzi chyba z 25 roku, jeżeli dobrze pamiętam. I zobaczcie, jakby fajną, widzę, że kolejne odpowiedzi dochodzą i zobaczcie, one się od razu zwiększają. Te słupki, zmieniają się te kołowe wykresy. No i to, co jest fajne, bo czasami na przykład w ramach finału, jakiegoś podsumowania, jakiejś publikacji, właśnie przedstawiacie jakieś wykresy kołowe, jakieś procenty, no i tutaj jakby matematyki z pozdrowieniami dla wszystkich matematyków i matematyczek znać nie musicie, bo formularz obliczy je za Was. I jakby też wykresy słupkowe, wczoraj nie pamiętam, jak one się nazywają, też widzicie, jakby ile osób odpowiedziało na dane pytanie. 27 osób odpowiedziało, że na 4 ocenia pomysł, 14, że na 1. Jako ciekawostkę Wam powiem, że budynek, ta przeróbka została uznana jako makabryła, czyli już nie pamiętam w którym roku, ale oceniona przez architektów, przez ludzi jako najgorsza przebudowa danego roku. Tutaj widzicie, to było takie pytanie, gdzie musieliście sami wpisać odpowiedź, więc on jeszcze w zupełnie inny sposób zaprezentował Wasze odpowiedzi. Bardzo mi się podoba odpowiedź XD, nie wiem, bardzo szczera odpowiedź. 1086, no nie było jeszcze wtedy konkursu makabryły, więc ewidentnie nie. Już po prostu z tego wszystkiego, czytając Wasze odpowiedzi, zapomniałam, ale wydaje mi się, że to był 2007 rok, kiedy ten budynek był nagrodzony tytułem makabryły, ale nie jestem pewna. Więc żeby Was nie okłamać, to ja to sobie szybko zobaczę. I to było w 2008 roku,
czyli o rok się pomyliłam. Pierwszy znany artykuł, utwór literacki na temat architektury to odpowiedź, która dostała najmniej procent głosów, czyli architektura, da architektura Witruwiusza. Także dziękuję Wam za szybką ankietę. 75 osób zdążyło ją wypełnić. I wracam sobie do swojej prezentacji. Wróciłam do prezentacji. Dobrze. Narzędzie nazywa się formularze Google, tak? Jak się je tworzy? Nie znam. No to teraz Wam pokażę, jak się tworzy. Przechodzę szybciutko. Czytam też, co się na Waszym czacie dzieją. Nie będzie więcej ankiet dzisiaj, to jest ostatnia ankieta, jaka będzie. I teraz Wam tylko pokażę, jak się je tworzy dla tych, którzy nie tworzyli, bo widzę, że większość osób jednak nie tworzyła, więc chwila na oddech dla tych, którzy już tworzyli. Dobra. Zobaczcie, kiedy jakby wymogiem utworzenia takiej ankiety jest posiadanie konta na Gmailu, ale nawet jeżeli będziecie zbierali jakieś informacje albo na przykład będziecie chcieli pracować wspólnie, całą grupą na jakimś projekcie, to myślę, że w ogóle założenie takiego wspólnego konta jakby być może Wam się przyda, bo ono też ma fajną opcję właśnie przechowywania plików wspólnej pracy nad jednym dokumentem, na przykład tekstowym dokumentem. Ale wracając do ankiet, to trochę szybko pyknęłam, przepraszam. Kiedy wejdziecie na swoje konto na Gmailu, tutaj w prawym górnym rogu będziecie mieli te kropeczki i po kliknięciu w nie wchodzicie na dysk. I to jest Wasz dysk wirtualny, w którym przechowywane są wszystkie pliki, które tworzyliście na swoim koncie. I po kliknięciu w lewym górnym rogu na nowy, zjeżdżacie sobie troszeczkę do dołu i wybieracie opcję formularzy Google i możecie wybrać albo pusty formularz, albo formularz z szablonu. Ja zazwyczaj wybieram puste formularze. Formularze z szablonu wyglądają tak, że wyświetla Wam się kilka przeróżnych szablonów z różnymi już pytaniami, które po prostu możecie edytować. W pustym szablonie wyświetla Wam się po prostu pusty formularz, w którym nic nie ma. Jak się tworzy taką ankietę? Nadajemy jej po pierwsze tytuł, próbna ankieta, opis. To jest to, co jak widzieliście u mnie, zobaczmy to sobie jeszcze raz. Oczywiście to jest przykład. Już. Widzicie, tutaj jakby opisywałam, kim jesteśmy, czemu zbieramy te informacje. No to jest jakby oczywiście bardzo ważne, bo jeżeli będziecie słali tę ankietę dalej, no to ludzie muszą wiedzieć, po co wy w ogóle te dane zbieracie. Jeżeli ma być ona anonimowa, to też napiszcie to. I jakby przedstawcie się, no to są jakby takie must have, które zrobić musicie.
Dam sobie opis jakikolwiek. Kolejne rzeczy, które robicie, to właśnie, tak jak widzieliście, zadawanie pytań, które są otwarte, zamknięte, są wielokrotnego wyboru, jednokrotnego wyboru. Klikam sobie na pierwsze pole, które było i zadaję pierwsze pytanie. I to jest akurat, zobaczcie, jednokrotny wybór, ale po kliknięciu sobie na listę mogę wybrać, jaki to ma być rodzaj pytania. Czy to ma być krótka odpowiedź, długa odpowiedź, jednokrotny, wielokrotny wybór, lista rozwijana, czy to jest prośba, żeby ludzie wysłali nam jakiś plik, czy to mają być skale linowe, skale tak, linowa, jednokrotnego wyboru, pola wyboru, data, godzina, to jest opcja, gdzie ludzie mogą na przykład wybrać, nie wiem, na przykład datę, kiedy chcą się spotkać, jakby do tego to jest najczęściej wykorzystywane. I no my dajmy sobie tutaj ten jednokrotny wybór najpierw. Czerwony, zielony, niebieski. Możemy zaznaczyć, czy to pytanie będzie wymagane, czy nie. Jeżeli zaznaczymy je na wymagane, to się podświetli na fioletowo, to będzie oznaczało, że jeżeli dana osoba nie wypełni tego pola, to nie będzie mogła ankiety wysłać. Jeżeli odklikniemy, to nawet jeżeli to pole ominie, to ankietę wyślę. No to jest ważne, jeżeli na przykład zależy Wam na jakiejś konkretnej odpowiedzi, to, no to jakby wtedy warto rzeczywiście to pole zaznaczyć. Kolejne pola dodajemy sobie, klikając tutaj na dodaj pytanie, albo jeżeli te pytania jakby jakoś się będą powtarzały, to możecie kliknąć sobie na duplikuj. Zduplikuje Wam się to pytanie, które było, ale na przykład jakiego koloru nie lubisz? I wtedy nie muszę powtarzać tych wszystkich pytań. No i tutaj damy sobie wielokrotny wybór. Te rzeczy, one są dość proste. Jeżeli chcecie, jakby są te długie odpowiedzi, opowiedz coś o sobie. Z takich rzeczy, o których ludzie często zapominają, to tutaj jest opcja po prawej stronie, poza tym dodawaniem pytania, opcja tytułu, opisu, czyli tutaj może być jakiś przerywnik, coś przeczytaj, przepraszam, te literówki. Mamy przerywnik. To sobie skasuję. Jeżeli coś jest nam niepotrzebne, kasujemy. Ale to ważna rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć, to to, że możemy dodać jakiś plik ze zdjęciem, tak jak ja Wam na przykład dodawałam to zdjęcie z zdjęcie willi, to Wy też takie zdjęcie możecie dodać, ono Wam się wyświetli, możecie je jakoś nazwać. Co myślisz o tym zdjęciu?
co ważne, to zdjęcie się wyświetla jako osobne pole, ale tutaj nie można bezpośrednio wysyłać odpowiedzi, więc musicie utworzyć kolejne pytanie pod tym zdjęciem, w którym ludzie rzeczywiście będą mogli się zapoznać. To przypatrz się zdjęciu i pytanie, co myślisz o zdjęciu, o tym zdjęciu. I ostatnią taką opcją, która tutaj jest, to możecie też dodawać filmiki. To mogą być filmiki, chyba tylko filmiki z YouTube'a, więc też możecie coś dodać, żeby ludzie się z czymś zapoznali i też żeby wypowiedzieli się na jakiś temat. I po utworzeniu takiej ankiety wybieracie sobie jeszcze jakiś motyw. Wybieram cokolwiek, czy to są jakieś... Nie. Okej. Jeszcze gdzieś tutaj były. Nie mogę się do tego dogrzebać. Kolor tła. Gdzie są te fajne rzeczy? Nie. Nie pamiętam. Nie mogę tego znaleźć. Bo tutaj jeszcze... Ach, nie. Dobrze, to już wiem. To zaraz Wam powiem. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak Wasza ankieta wygląda, klikacie sobie na podgląd. No i widzicie, to jest ta ankieta, którą utworzyłam. Odsłuchałam, prześlij. I teraz jako osoba, która ankietę tworzyła, mam już pierwszą odpowiedź. Te rzeczy, które zaznaczyłam, już mi się wyświetlają. Także znowu rzecz, którą możecie szybko stworzyć. A to, co chciałam zrobić, żeby to ładniej wyglądało, to widzę, że zostało zmienione. Wchodząc w te formularze googlowskie, możecie wybrać rzeczywiście szablony i wtedy wybierając któryś z szablonów, który Wam się podoba, możecie od razu wybrać sobie szablon z grafiką i po prostu te pytania, które tutaj są, edytować. I ona będzie się wyświetlała w taki sposób, powiedzmy, wizualnie ładniejszy, ale też możecie zmienić sobie po prostu zdjęcie, wybrać sobie jakieś zdjęcie, które będzie pasowało do waszej ankiety. Okej. I nawet podpowiada nam. Okej. No i zobaczcie, nasza ankieta tak wygląda. Więc albo ze zdjęciem, albo rzeczywiście z tymi takimi, z tymi zaproponowanymi przez nich szablonami. Te szablony są o tyle dostosowane, że te kolory ze sobą współgrają, ta czcionka,
więc no i bez nich też fajnie jest korzystać. Przy czym własne zdjęcie no też jest fajne, bo te szablony, one bardzo często są wykorzystywane, więc ludzie często widzą ten sam zawsze obrazek. Okej, okay. Tyle o ankietach googlowskich, z których warto korzystać i wam je tak, Jakub, już powiedziałam, że można dodawać swoje że można swoje grafiki dodawać, to już później powiedziałam. Gdzie, wie pani, co oznacza słowo? Tak, wyglądam na polonistkę, bo jestem polonistką. Jestem po studiach po filologii polskiej. Odpowiadając jeszcze na to pytanie, gdzie te odpowiedzi zobaczę, to wchodząc w sobie, wyłączę te wszystkie rzeczy, wchodząc w dysk, wyświetlą wam się, jeszcze sobie przepyknę, żeby on się czytał, wyświetlą wam się wszystkie pliki, które utworzyliście, i wybierając formularz, który przygotowaliście, który was interesował, to po prostu wchodzimy w niego i wam od razu się wyświetla ta opcja, gdzie po pierwsze możecie formularz cały czas edytować, a po drugie wyświetla wam się to drugie okno, czyli odpowiedzi uczestników. I wy nie wysyłacie im tego linku, który wam się wyświetla, czyli ten, który jest zakończony słowem edit, tylko po kliknięciu w podgląd wyświetla wam się inny link, i to jest ten link, który wysyłacie osobom, które ankietę mają wypełnić, i tamten, ten z edit, wam jakby im się nie wyświetli. I jeszcze chciałam zobaczyć jedną rzecz. Zobaczcie, że ten link jest bardzo długi, ten, który mielibyście przesłać osobom, które ankietę mają wypełnić. Możecie pobrać krótki link. I znów zapomniałam, gdzie on jest. Przenieść, dodaj, edytor, ustawienia. Gdzież to jest? Pracowników? Nie. Już patrzę. Nie. Kurczę. Nie pamiętam. Nie pamiętam, więc pokażę wam inny sposób. Jeżeli nie chcecie wysyłać takiego długiego linku, to co możecie na przykład zrobić, to możecie skorzystać z jednej ze stron, które linki skracają, czyli na przykład z team.pl, i wklejając tutaj ten długi link, wyświetli wam się krótki link, i po prostu ten krótki link wysyłacie osobie, która ma go wypełnić. Ten link też jest na tyle krótki, że nawet jak go umieścicie na jakimś plakacie, to jest szansa, że ktoś go przepisze i go wypełni. No i zobaczcie, kopiując ten króciutki link, wklejam go sobie w przeglądarkę, widzicie, że to jest ten krótki link, i on nas bezpośrednio przenosi do ankiety. Także to też warto zapamiętać, bo jak ktoś widzi taki ogromnie długi link, to jest już pierwsza rzecz, która przeraża. Dobra, tyle odnośnie ankiet. Um.
Czy jest opcja ustawienia czasu na udzielenie odpowiedzi w takiej ankiecie? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że nie. Zapiszę sobie to pytanie, ale mi się wydaje, że nie. Ale tak, jakby zapytam, poproszę dziewczyny, żeby umieściły to gdzieś na stronie odpowiedź. Jak wysłać, to już wiecie, za pomocą linku, podając link osobom do tego, żeby ankietę zobaczyli. Okej, jak sobie jeszcze myślałam o tym, powiedziałam, że już nie będzie ankiet, ale jak sobie pomyślałam jeszcze o innych sposobach na zbieranie informacji, to innym z programów może być Answer Garden. On jest podobny do Mentimetra, ale te odpowiedzi wyglądają o wiele gorzej. To jest na przykład Flipgrid, którego być może znacie. To jest taka, włączę wam szybciutko, żeby pokazać. Być może znacie, bo ona była wykorzystywana przez nauczycieli podczas pandemii. Tylko nie działa dzisiaj. O, działa. I ona polega na tym, że już zobaczymy. Ona wygląda tak. Ja sobie jeszcze wyświetlę, żeby to się wyświetliło w takiej formie. I to polega na tym, że osoba zakładającego swojego Flipgrida nagrywa krótki filmik z pytaniem i osoby, które dostaną link do tego Flipgrida, odpowiedzi mogą nagrywać. No to jakieś testowe, które chyba robiłam z nauczycielami i jakby za pomocą tego record, response nagrywają swoją własną odpowiedź, to my możemy ustalać ile sekund, ile minut ta odpowiedź może mieć, można tam dodawać jakieś tła, naklejki i milion innych różnych rzeczy, więc to też może być jakiś sposób na to, żeby zebrać odpowiedzi, żeby stworzyć różne rzeczy. I też myślę, że do każdej z tych ścieżek, które będziecie mieli. Oczywiście jakby też pomyślałam sobie, że w ścieżkach można wykorzystywać opcje, czyli nagraj i wyślij. Zapewne braliście kiedyś udział w jakiejś akcji, gdzie ktoś prosił, na przykład miał urodziny i dostajecie wiadomość, nagraj 30-sekundowe życzenia i te wszystkie życzenia były składane w jeden dłuższy filmik. To też jest jakaś opcja na to, żeby przeprowadzić wasz projekt online, żeby coś zaprezentować. I tak samo na przykład jakieś filmiki instagramowe, tiktokowe. Czy korzystałam z Genially, nie wiem jak to się czyta, nie wiem czy to jest z angielskiego. Korzystałam, znam to, ale nawet nie pamiętam jak to do końca działa. Zobaczę. Już patrzę. Jeszcze na chwilę wpisam. Więc
Być może jednak nie korzystałam, bo widzę, że nie mam konta, więc widzę, że to jest, patrzę. Wygląda fajnie. Nie korzystałam, spróbuję. Także chwileczkę, bo mi się okno powiększyło. Karolina, jeżeli masz ochotę, to napisz kilka więcej słów na czacie, to ja później napiszę, później jakby chętnie przeczytam, żeby wszyscy trochę więcej się dowiedzieli, co to za urządzenie, do czego może służyć. I zostałam przez Michała do prezentacji. Karolina mówi, że do prezentacji to może posłużyć. Fajnie, dzięki. I też myślę, że dla innych to może być jakaś fajna inspiracja, żeby z nowym urządzeniem się zapoznać. Michał mnie wywołał do Kahoota i się bardzo cieszę, bo do Kahoota będę Was teraz chciała zaprosić. Też z takim pomysłem, że to może być po pierwsze pomysł na to, żeby już sobie go klikam. Po pierwsze może to być pomysł na to, żeby zrobić też zbieranie jakichś informacji online, ale to też może być bardzo fajny pomysł na to, żeby zrobić finał, żeby kiedy będziecie prezentowali przeróżne rzeczy, to jakby finał może się w jakiś sposób odbywać za pomocą Kahoota. Czemu nie? Jakby myślę, że to by był bardzo fajny finał, jakby połączony z przeróżnymi innymi rzeczami online. Emilka i Małgosia z TikToka nie korzystam, ale nagrywałam już kilka razy różne TikToki, bo zawsze jestem proszona o to na warsztatach, więc na pewno już wiele razy byłam na nich, ale sama konta nie mam. Tak. I zapraszam Was teraz do Kahoota, zwłaszcza jakby wszystkich, ale dla osób, dla których jest to nowe, to proszę, żebyście na swoich telefonach weszli teraz na stronę, w swoich przeglądarkach, w telefonach na stronę kahoot.it. Okej. I jak Wam się, jak wejdziecie już w stronkę na telefonie kahoot.it, wpisujecie ten kod, który się tutaj wyświetla, czyli 1719788, wpisujecie swój nick. Dla tych osób, które korzystają po raz pierwszy, to też jakby fajne jest to, że od razu wiemy, ile osób korzysta, ile osób bierze udział. Ja widzę, ilu z Was jeszcze nie zasnęło przed prezentacją. 35, mamy Natalię, mamy Szmyta. Mamy Amelkę, haha, i mamy Jaśka, już mi uciekł, Jagoda, Kamila, Kornelia, Wojtek, czekam, jeszcze Helena Jodłowska, Pan P, Liliana. Hmm?
Maja, czy mogę powtórzyć? Maja, wchodzimy na... Magda napisała, dzięki Magda. Wchodzimy na stronę kahoot.it i wpisujemy ten kod, który Magda zresztą teraz napisała. Karolina jeszcze napisała, co można robić z Geniali, na pewno źle wymawiam, że można stworzyć fajną prezentację, na przykład życiorys Kawińskiego z latarnika. Super, dzięki Karolina, ja muszę, już kilka razy słyszałam, muszę się w końcu zapoznać z tym narzędziem. Dobra, mamy 55, poczekamy jeszcze 30 sekund. O, ktoś zniknął. I się pojawił i znowu zniknął i pojawiły się dwie osoby w międzyczasie. Okej, no to startujemy. O, jeszcze. Boję się, że ktoś jeszcze próbuje, a tutaj nie zdąży, bo ja kliknę start. Dobra, 59. No, COVID-19, szkoła podstawowa 4. Witamy. Na szczęście dystans jest zachowany odpowiedni. Baranek Boży, uwielbiam wasze niki. 63 i robimy start. Osoby, które nie brały udziału, na telefonie wyświetlą wam się cztery kolory, cztery trójkąci, kółeczko. Klikacie na to, które jest poprawną odpowiedzią. Udało nam się, 26 poprawnych odpowiedzi. Młodzi w akcji organizuje Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, czyli w skrócie CEO. Idziemy z następnym pytaniem. Mam nadzieję, że wszyscy już załapali, jak to działa. Pamiętajcie też, że liczy się czas, on się wyświetla po lewej stronie. Tutaj jest ustawiony chyba wszędzie na 20 sekund. I na pierwszym miejscu jest Julka. Prawda albo fałsz? Prawda jest niebieska, fałsz jest czerwony. Jest to fałsz, mogą brać udział także młodsze dzieci. Chyba czasami nawet przedszkolaki brały udział, ale pewna nie jestem. Igor wysunął się na prowadzenie, ale Marta i Baranek Boży, Ksenia i COVID gonią. No, ciekawa jestem. Agnieszka, cieszę się. Większość zarejestrowała moje imię. I na prowadzenie wysunął się Baranek Boży. Która ze ścieżek nie jest, pamiętajcie, nie jest ścieżką do wyboru w tym roku. Macie trzy ścieżki do wyboru, która nie jest w tym roku ścieżką, którą możecie wybrać.
Taśmy przyszłości, dokładnie tak. W tym roku mamy architektów, mamy Poczytaja i mamy kampanię zaufania w publikacji. Na stronie macie wszystkie je rozpisane. Taśmy przyszłości to była jedna ze ścieżek, która była w latach poprzednich. Marta wysunęła się na prowadzenie. Jest to fałsz. Zaskoczyła mnie tak bardzo ta odpowiedź, że aż musiałam się zastanowić już sama, czy to jest prawda, czy fałsz. Jest to fałsz, gratuluję tym 7 osobom i po grze wytłumaczę Wam, dlaczego jest to fałsz, ale teraz już nie będę przerywała gry. Wiktoria, szkoła podstawowa, domyślam się 2 na prowadzeniu. Sojusznicy, czyli osoby, które w projekcie mogą Wam pomóc. Prawda? Rodzice także mogą być sojusznikami. Czasami o tym zapominamy w naszych projektach. Jakby fajnie jest rzeczywiście przy projekcie gadać o tym, bo na przykład czasem się okazuje, że jakiś rodzic jest grafikiem, jakiś pracuje w drukarni, piecze, może coś przygotować. Na przykład na finał, więc warto o tym rozmawiać. Zresztą też z doświadczenia wiem, że bardzo często młodzież pracując nad projektem po prostu o tym zapomina, że właśnie ten rodzic też mógłby być sojusznikiem, bo szukamy na zewnątrz, szukamy na przykład może pani w sklepie jakimś przemysłowym, biurowym, może jakiś celebryta lokalny, może burmistrz, oni mogą być naszymi sojusznikami, a o rodzicach zapominamy. Marta wysunęła się na prowadzenie. Prawda. Jest to prawda. W tym roku jest tak, że zarówno działania, zbieranie materiałów i finał możecie przeprowadzić online. To nie musi być działanie, które wyjdzie na zewnątrz. To nie musi być prezentacja w szkole, to nie musi być jakiś happening w centrum waszego miasta, na rynku. To może być tylko i wyłącznie działanie online. Nie musicie prezentować go jakby poza internetem. Marta utrzymuje swoją pierwszą pozycję.
Dokładnie, grupa projektowa to nawet 3 osoby. Oczywiście jakby w CEO sugerujemy, żeby to była grupa 8-12 osób, żeby to nie było więcej niż 15 osób, bo wtedy jest Was trochę za dużo do pracy, ta odpowiedzialność się za mocno rozkłada w grupie, często po prostu projekt umiera, bo osób jest za dużo, ale już 3 osoby są grupą projektową, także nawet tyle Was może w grupie być, żeby projekt realizować. No Marta się utrzymuje na prowadzeniu. Ostatnie pytanie. Czy wracamy do prezentacji? Ostatnie pytanie ewidentnie sugeruje, że do prezentacji wracamy, przy czym to już było takie pytanie podpucha bez prawdy fałszu. Zobaczmy, kto wygrał. Na 3. miejscu Aleksandra, na 2. Wiktoria SP2 i na 1. Marta. Brawa dla Marty. Są kolejni zawodnicy, 4., 5. kolejne miejsca. Powinny Wam się one, z tego chyba co dobrze kojarzę, wyświetlić na telefonach. Zerkam tylko. O, Karolina pisze, że z Kahoota robią czasami kartkówki. Super w ogóle pomysł, u mnie również. Na telefonie i na prezentacji na Kahoocie ja też. Zna pani Learning Cups, znam Learning Cups, czasami korzystam. To pytanie, wyłączam już sobie Kahoota. To pytanie, które się pojawiło i które miało większość niepoprawnych odpowiedzi, to tak bardzo mocno niepoprawnych odpowiedzi, czyli to, czy tworząc na przykład plakat, mogę ściągnąć zdjęcia z Google. Więc plakaty wychodzą na zewnątrz, wychodzą poza szkołę i nie możecie po prostu ściągać zdjęć z wyszukiwarki, ponieważ one mają swoich autorów i ci autorzy nie wyrazili zgody na to, żebyście z nich korzystali. To, że jakieś zdjęcie znajduje się w internecie, to nie oznacza, że ono nie ma autora. To taka sama sytuacja, jeżeli bierzemy książkę i z tej książki jakby bierzemy sobie cały ogromny fragment 30 stron i z nich korzystamy. Bierzemy jakąś fotografię, która wisi w jakiejś galerii i z niej korzystamy. Pamiętajcie, że w internecie, tak samo jak wszystkie inne wytwory autorskie, do których przywykliśmy i wiemy, że one autorów mają, jak książki, jak muzyka, płyty, jak dzieła sztuki, to jest dla nas już oczywiste, że one autora mają, że nie możemy sobie z nich po prostu korzystać, nie opisując autora. Zapominamy, że w internecie też tak jest, bo pokutuje takie powiedzenie, że jakby wszystko to, co w internecie jest, jakby możemy z tego korzystać, że w internecie wszystko jest wszystkich. Wszystko jest wrzucone, więc wszystko jest wszystkich. I zobaczcie, kiedy, przypuśćmy, robię sobie plakat z jakimś kotem,
I przeglądam sobie grafiki, które zostały tutaj wrzucone. Wyświetla mi się bardzo dużo różnych kotów. Nie mogę zrobić tego, że na przykład wybieram tego kota, klikam sobie na niego, zapisuję, zapisz grafikę jako, zapisuję sobie ją na biurku i po prostu sobie ją w moim plakacie zamieszczam. To jest łamanie praw autorskich. Za coś takiego możecie dostać nawet kary pieniężne. I z takimi sytuacjami się już spotkałam. Chociażby w sytuacji ze zdjęciami Czesława Miłosza, które zamieszczone były na stronie jednej z fotografek polskich, ale oczywiście w wyszukiwaniach googlowskich te zdjęcia się wyświetlały, więc szkoły, instytucje kultury ze zdjęcia tego korzystały, umieszczały na swojej stronie. I co się stało? Pani wynajęła prawnika, który po prostu zdjęcia wyszukiwał. Znam przynajmniej jedną szkołę, jedną instytucję, które taki list z wezwaniem do zapłaty otrzymały. Także pamiętajcie o tym, że zdjęcia, wszystkie materiały w internecie także mają swojego autora. Ale co zrobić, kiedy chcemy z materiałów skorzystać za darmo i legalnie? W dodatku robimy na przykład, nie chcemy płacić autorowi za to, żeby móc wykorzystywać materiał. Możemy sobie, korzystając z wyszukiwarki googlowskiej, po wyszukiwaniu materiałów kliknąć tutaj na ten przycisk, który zapewne rzadko z nich korzystamy, albo w ogóle jeszcze nigdy z nich nie korzystaliście. Kiedy klikniemy sobie na narzędzia, wyświetli nam się tutaj kilka różnych opcji. Opcja rozmiaru, czyli na przykład kiedy chcecie robić plakat, to wybieramy opcję dużego, ale to nas akurat nie chciałam tego kliknąć, ale mnie nie chciało przepuścić, ok, ale tą opcją, która nas interesuje najbardziej, to prawo użytkowania. Po kliknięciu na to prawo użytkowania wyświetlą mi się opcje licencji Creative Commons. Po kliknięciu na nią wyświetlą mi się już, zobaczcie, inne koty i po rozwinięciu ponownie, no widzę, że tutaj teraz znowu coś zmienili, licencje Creative Commons to takie licencje, których autorzy umieścili te zdjęcia, mówiąc, że możemy z nich korzystać za darmo i możemy z nich korzystać z pewnymi ograniczeniami, czyli możemy korzystać z nich, mogąc na przykład zmieniać to zdjęcie, mogąc wycinać jego fragment, albo musimy zachować je w całości. Tych licencji, które obowiązują w Polsce, jest 4, ale to, co ja Wam polecam najbardziej, to nie wyszukiwarki googlowskie, tylko banki darmowych zdjęć, które możecie znaleźć w internecie. Wiem, że Ania Wulc, jedna z koordynatorek, ma taki artykuł na stronie Młodzi w Akcji o bankach darmowych zdjęć w ogóle zamieścić. Na czym polegają banki darmowych zdjęć? To jest jeden z takich banków, z którego ja korzystam. I to jest strona, gdzie wyszukuję materiały. Zobaczmy znowu tego kota. Wyszukały mi się przeróżne koty. Zobaczcie, to są ładne zdjęcia.
powiedziałabym, że nawet ładniejsze niż te, które wyskoczyły w wyszukiwarce googlowskiej. Te wszystkie zdjęcia są darmowe, ale co więcej, te zdjęcia są nie tylko darmowe, ale też autorzy tych zdjęć powiedzieli, że w ogóle nie musisz tego zdjęcia opisywać. One są na licencji CC0, czyli to jest licencja, która mówi po pierwsze, wykorzystaj za darmo, możesz to zdjęcie wykorzystać do celów edukacyjnych, ale nie tylko do celów edukacyjnych. Jak chcesz na nim zarabiać, to możesz zarabiać. Jeżeli chcielibyście wydać publikację o kotach, to możecie publikację o kotach wydać i możecie ją sprzedawać, możecie na niej zarobić. To też licencja, w której autor mówi, nie musisz opisywać, że ja to zdjęcie zrobiłam. W tych innych licencjach, które też Wam pokazywałam, tych licencjach CC, o których mówiłam, że są różne, tam autora trzeba opisywać. Na przykład na Wikipedii zdjęcia też są na tej licencji, to są wolne licencje po polsku i tam jest inna wolna licencja, czyli taka licencja, gdzie autora trzeba nadal opisywać. W tym banku zdjęć, który Wam pokazuję, autorzy powiedzieli, że tych zdjęć opisywać nie musicie. I co fajne, możecie pobierać te zdjęcia w różnych rozmiarach, czyli jeżeli przygotowujecie coś dużego, czyli na przykład plakat, który będzie drukowany, książkę, publikację, korzystacie z dużych plików. Jeżeli przygotowujecie grafikę do internetu, korzystacie z plików mniejszych, tak żeby materiał się łatwo ładował na komputerze u innych osób. To jest jedna ze stron. Zobaczcie, jakie piękne zdjęcia. I to jest pexels.com. Druga ze stron, z których ja korzystam, to jest pixabay.com. Może wrzucę Wam to od razu na czacie. Pixabay i pexels.com. Ok. Można tam, tak, Pixabay jest bezpłatne. Tak, można też dodawać swoje własne zdjęcia. Ktoś napisał, że jeszcze z Pinteresta można korzystać. Wydaje mi się, Daniel, na 99% z Pinteresta nie możemy korzystać, żeby zdjęcia wykorzystywać na naszym, jakby w naszych materiałach. Tam jakby dużo tych rzeczy to jest po prostu rzeczy linkowane, czyli po prostu je przypisujemy do swoich tablic, ewentualnie wrzucamy, ale jeżeli autor tego nie opisał, to wydaje mi się, że ewidentnie z Pinteresta korzystać nie można. Magda jeszcze wrzuciła inne rzeczy, z których korzystać można. Tak, dokładnie, Pani Heleno, opowiadam o tym, jak to zrobić za darmo, jak to zrobić bez kary i jak to zrobić, żeby też ciągle korzystać z materiałów, które są darmowe. Widzę, że czasu dobiegł końca. Nie zdążyłam Wam powiedzieć jednej rzeczy, więc jeszcze tak jedna minutka.
Pamiętajcie o tym, żeby wysyłając materiały do mediów, kiedy już je przygotujecie, mówiłam o plakatach, ale też na przykład kiedy robicie jakiś opis waszego projektu, chcecie, żeby w mediach to się pojawiło, to pamiętajcie o tym, żeby, to jest częsta praktyka, że na przykład osoby realizując projekty wysyłają opis tylko w PDF-ie. Pamiętajcie, żeby zawsze wysyłać go też w pliku edytowalnym, czyli na przykład w Wordzie, OpenOffice. Ja od kilku lat prowadzę taką stronę dla miasta Lublin, gdzie zamieszczam informacje i bardzo często ludzie wysyłają właśnie w PDF-ie. I takie materiały często nie są zamieszczane, bo z PDF-a jest skopiować bardzo trudno. Więc kiedy jakby chcemy, żeby media rzeczywiście się zainteresowały naszym projektem, żeby gdzieś go umieściły, to pamiętajcie o tym, żeby ten plik był rzeczywiście edytowalny. I też polecam Wam, i to jest już ostatnia rzecz, żebyście pamiętali o tym, żeby tworząc materiały w tworząc materiały promocyjne, to pamiętajcie, że na stronie Młodych w Akcji po wejściu na najechaniu na zakładkę o programie macie zakładkę pakiet medialny i tutaj są materiały, z których możecie korzystać, loga, ulotki, gotowiec, z którego możecie po prostu podmieniać informacje i z takiego materiału możecie korzystać. Dziękuję Państwu, nie Państwu, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Cieszę się, że spędziliście ze mną te półtorej godziny. Mam nadzieję, że wynieśliście jakieś fajne pomysły na dalsze działania. Zachęcam Was do tego, żeby wysyłać jakieś informacje do dziewczyn z CEO, bo one też w aktualnościach są publikowane, także chętnie o Waszych działaniach poczytam. No i trzymam kciuki za to, żeby pomimo tych takich trudnych trochę warunków udało Wam się zrealizować fajne działania. Dziękuję bardzo, dobranoc.